Życie jest jak pudełko czekolady. Jest złote i w kształcie rogu. Co ty mówisz? Nie wiem, idę pobiegać. Ale nawet się nie poczęstujesz? Ech, zacznijmy już ten odcinek. Moja zawsze mi mówiła, życie jest jak TikTok. Nigdy nie wiesz, co będzie następnym trendem. To prawda, my dzisiaj nie trendujemy TikTokowo, my robimy dalej to samo, co robiliśmy do tej pory, czyli witamy w cyklu Wyjemy, gdzie ja opowiadam ciekawostki i my gotujemy. Gotujemy dane potrawy, albo pieczemy, albo smażymy. Z różnych seriali, filmów, krajów, z różnych rzeczy związanych z popkulturą, ale też nie tylko. Chcemy was też troszeczkę doedukować, bo ten program jest właśnie taki, że trochę kulinarny, trochę edukacyjny. I są ciekawostki takie jak ta. Forrest Gump jest to film Roberta Zemeckisa z 1994 roku. W roli głównej występuje Tom Hanks, który dostał za ten film Oscara. Oprócz tego możecie zobaczyć tutaj Robin Wright, Sally Field, Garego Sinise, Michelle T. Williamson i Hailey Joey Osmenta. Dzisiaj będziemy robili... No właśnie, co będziemy robili? Jumbo krewetki. Gumbo! Gumbo! A są jumbo krewetki, to są te duże krewetki, natomiast my będziemy używali takich. Nie wiem, jaki to jest rozmiar, 31-40. Gotowane, obrane z ogonkiem oraz chorizo. Będziemy robili gammo, czyli na taką zupę, właściwie to nawet nie jest zupa, tylko całe danie z kuchni nowoorleańskiej, zresztą... Gumbo to danie z kuchni nowoorleańskiej. Tak zwana ściepa z wszystkiego. Najlepiej ze skorupiakami i z kiełbaską. A co potrzebujemy do gumbo? 350 gramów krewetek. 150 gramów chorizo. 750 ml bulionu drobiowego. Jedna mała cebula, ale jeszcze nie wiem jaka. Miał być seler naciowy, ale mamy za to włoszczyznę. 300 gramów papryki. 3 ząbki czosnku. 3 łyżki masła. 3 łyżki mąki pszennej. Łyżeczka suszonego oregano i tymianku. 200 gramów ryżu. Pół łyżeczki soli, papryki wędzonej i granulowanego czosnku. 1/4 łyżeczki pieprzu cayenne. Szczypta mielonego pieprzu. 3 łyżki sosu Worcestershire. Ja wiem, że tak się nie czyta. Worcestershire. 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 2 łyżki soku z cytryny. Posiekany szczypiorek. Ławka Forresta znajdowała się w mieście Savannah w stanie Georgia. Usunięto ją, żeby się nie zniszczyła. Pierwsze dwie rzeczy, które musimy zrobić, to rozmrozić krewetki, czyli musimy je sparzyć, natomiast najpierw musimy je wrzątkiem zalać. A to do sita wsadzamy. Tak. Gotuje nam się woda, w międzyczasie możemy chorizo pokroić na plasterki. Trzeba ściągnąć osłonkę i całe chorizo pokroić na plasterki. Okej. Okay. Bulion! Dobra, dawaj 3 łyżki. Strzepnij. Okej. Pomieszaj, niech się zagotuje. Chorizo. Chorizo podsmażaj. A kolor ma być medium rare, czy... Tak. O, takie, żeby były chrupkie wręcz. A to jest prosty przepis. To już trzecia zupa, którą będziemy robili na kanale. Taka, wiesz, nie zupa, nie? Taki gulasz bardziej. Dobra, cebulę, poślać paprykę i seler naciągę pokroić. Paprykę trzeba pokroić. To wygląda jak zęby. Tak. O, tutaj serduszko się zrobiło. Tom Hanks uczył się akcentu od chłopaka, który grał młodego Forresta Gumpa. Tom Hanks był dublowany przez swojego brata Jima w scenach z bieganiem. Ciężko było go poznać po brodzie. Now the hardest part. Serio? Tak. Teraz musimy zrobić zasmażkę, a zasmażkę robi się z mąki i z masła. Więc musimy podsmażyć i to nie wiem na jakim ogniu, bo nie jest tam napisane, ale podejrzewam, że nie na mocnym. Mąkę, 3 łyżki mąki z tego co pamiętam i 3 łyżki masła. No to tak, najpierw masło trzeba roztopić. Daj masło. Łyżka. 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 Kilka minut musimy to podsmażać. 3 łyżki mąki. No to jest jedna, no dawaj. I trzecia, no. Cyk. Cały czas musimy to mieszać, słuchajcie. Żeby miało jasny brązowy kolor. Mamy jasny brązowy kolor. Dodajemy warzywa. Dobra. Paprykarz. Brutalnie, brutalnie. Jakiś czas trzeba to przemieszać, no więc jeszcze tak z 8 minut niech sobie to porobi i wtedy wrzucimy chorizo. Teraz dodamy chorizo i przyprawy, mm-hmm. Następnie bulion, sos,
limonkę i wtedy jak się zagotuje, to gotujemy ryż? Wrzucamy krewetki. A, myślałam, że gotujemy ryż jeszcze. A, właśnie, ryż osobno trzeba gotować. Każda fotografia Toma Hanksa przedstawia go z zamkniętymi oczami. Teraz ładujemy chorizo razem z tłuszczem. I mieszamy. Sól. Benzyna, papryka. Czosnek granulowany. Kajen. W każdej pierwszej scenie otwierającej nowy wiek Foresta, Forest nosi koszulkę w niebieską kratkę. Mama Foresta, Sally Field, jest tylko 10 lat starsza od Toma Hanksa. Teraz bulion. Jak zagotujemy, to wrzucamy krewety. A nie, jeszcze trzeba sos. 3 łyżki. Zagotowało się, zatem krewetki. Teoretycznie 3 minuty krewetki. Terry Gilliam z Monty Pythona odrzucił reżyserię tego filmu. Postać Foresta miał się wcielić Chevy Chase i Bill Murray, a John Travolta odrzucił rolę. Ostatecznie film dostał 6 Oscarów i statuetkę za najlepszy film. Forrest Gump to też jeden z moich ulubionych filmów. Bardzo polecam. No dobra, mamy to. Gorące. No, taka potrawa ściepa wszystkiego. My na Śląsku jest kociołek, zresztą pewnie w wielu innych miastach Polski jest kociołek, w wielu innych regionach Polski, a w Nowym Orleanie jest właśnie to. Jest to na pewno potrawa sycąca. Jest ostra, nie tak bardzo, w sensie nie można umrzeć z ostrości. No mi smakuje. Jest dobre. Chorizo, to jest zupa pomidorowa, bo ma bulion, a jak wiadomo, pomidorowa zrobione z rosola. Pomidorowa zrobione z rosola. Mocno chorizo tutaj czuć. Chorizo przejęło to dobrze. Całość jakby tego. Ale jest strasznie ciepłe. Krewetki moglibyśmy na przykład jeszcze zamarynować wcześniej. Mhm. Byłyby jeszcze lepsze. Ale jest git. Dla mnie tak 8 na 10. No 8 na 10, jest bardzo dobra przykładasza. Podoba mi się ten miks, ale jest za gorąco. Baba w scenie o krewetkach wymienia 21 przepisów na nie. Wietnam był kręcony w północnej Karolinie i w Georgii. Aktor grający babę nie mógł znaleźć żadnej roli po filmie. Nikt nie wierzył, że grał w Forestie, bo na co dzień nie miał nakładki na zęby. To jest taka potrawa w stylu chili, no trochę. Mhm. Czyli pikantna, gorąca. Zupawa. Zupawa trochę, właśnie taka. No tylko, że tutaj jest ryż, a w chili jest fasola. Ola? Tak samo, 8 na 10. 8 na 10. Janek? No, mocne 9 na 10. Tak to wygląda. To wyjątkowe. Jestem fanem leczo. A jestem fanem leczo. Okay. Jestem fanem kiełbasy śląskiej. Myślałem o tym, czy kiełbasy śląskiej rzeczywiście tutaj jeszcze nie dodać do tego, oprócz chorizo, bo też w przepisach można dodać kiełbasę, taką zwykłą właśnie, nie samo chorizo. W przepisach jest też kurczak, kurczaka się dodaje. Ale oryginalnie też zdarza się aligator. Aligatora też się dodaje do tego. Każde mięso się tutaj dodaje, po prostu o to chodzi, żeby to było czymś właśnie takim. Skorupiaki, małże i tak dalej. Forrest Gump miał mieć sequel. Na szczęście to się nie stało. Dostaliśmy opinię. Piszcie w komentarzach, co chcielibyście następnego zobaczyć i co wam się tutaj najbardziej podobało. Dawajcie lajki, suby i komentarze. To już w sumie mówiłem. I dzwoneczki. Proszę, dzwoneczki. Dzwońcie po prostu. Dzwońcie pod numer telefonu w opisie. Pod numer 555555515. Do zobaczenia. Pa! Dawaj suba, lajka i komentarz! Ty monster!